tej chwili w domu przybywa 15 osób, w tym jest trójka dzieci, dwie osoby starsze. Większość tych osób w tej chwili po tych 120 dniach straciła prawo do, przynajmniej, albo można powiedzieć, że ja straciłem prawo do wypłaty zasiłku za pomoc w ich utrzymaniu i zakwaterowaniu. Pięć osób jest nowych, które się uwolniły dopiero niedawno z Mariupola. Pozostałe osoby próbują znaleźć sobie jakieś zatrudnienie, jakieś środki na to, żeby móc normalnie funkcjonować. Przy czym myślę, że będzie to jednak mimo wszystko trudne, ponieważ małe dzieci wielu paniom uniemożliwiają pracę, a koszty utrzymania w tej chwili są znaczące w związku z podwyżkami gazu i wszystkich innych opłat. To mogą być opłaty nawet rzędu 10 tysięcy miesięcznie, tak biorąc pod uwagę i gaz, i wodę, i prąd, i pozostałe media.